1 kwietnia wspominamy Nuniusza Alvareza Pereirę, zakonnika. Nuno Alvarez Pereira urodził się 24 czerwca 1360 roku w Cernachi koło Cerny w Portugalii, jako potomek znanego rodu rycerskiego. Mając 17 lat, ożenił się z Eleonorą de Alvim. Już 4 lata wcześniej rozpoczął służbę rycerską. Brał udział w powstrzymywaniu inwazji kastylijskiej. Dał się wtedy poznać jako odważny i impulsywny młodzieniec, co zapowiadało szybki rozwój jego kariery. Kiedy w roku 1383 zmarł król Fryderyk I Burgundzki, nie zostawiając po sobie dziedzica, niepodległość Portugalii była bardzo krucha. Nuniusz jako jeden z pierwszych poparł starania brata zmarłego króla, Jana, mistrza zakonu Avis, o objęcie tronu. Jan po swoim zwycięstwie nad Kastylijczykami w kwietniu 1384 roku mianował Nuniusza protektorem i naczelnym dowódcą wojsk portugalskich. Dzięki poparciu Nuniusza w kwietniu 1385 roku Jan został uznany przez Zgromadzenie Królewskie jako król Jan I. Nuniusz zadał siłom Jana I Kastylijskiego zdecydowaną klęskę pod Aujubarod we wrześniu 1385 roku i nieco później w październiku pod Valverde. W 1415 roku dowodził wyprawą do Ceuty, która zapoczątkowała portugalską ekspansję na kontynent afrykański. W 1423 roku, po śmierci żony, Nuniusz porzucił życie rycerskie i dworskie i wstąpił jako brat do zakonu karmelitów w ufundowanym przez siebie klasztorze w Lizbonie. Przyjął wówczas imię Nuniusza od świętej Maryi, zasłynął z gorliwej modlitwy, praktyk pokutnych i synowskiego oddania się Maryi. Pełnił też liczne dzieła miłosierdzia, szczególną troską otaczając osierocone dzieci. Zmarł w opinii świętości w niedzielę wielkanocną, 1 kwietnia 1431 roku w swoim klasztorze w Lizbonie. Podczas trzęsienia ziemi w 1755 roku jego grobowiec został zniszczony. 23 stycznia 1918 roku papież Benedykt XV beatyfikował go, stawiając go za wzór wszystkim walczącym w I wojnie światowej. W roku 1940 papież Pius XII ogłosił dekret otwierający drogę do kanonizacji Nuniusza. Ze względów dyplomatycznych kanonizacja Nuniusza odbyła się dopiero 26 kwietnia 2009 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Nuniusz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.